Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kryptokresek, czyli naszego cotygodniowego przeglądu sytuacji technicznych na notowaniach najpopularniejszych kryptowalut. Ja nazywam się Arek Jóźwiak, a partnerem naszych cotygodniowych spotkań jest polska giełda kryptowalut CoinDeal, która w swojej ofercie posiada ponad 40 par kryptowalut, włączając w to te najpopularniejsze, takie jak Ethereum, Bitcoin, Litecoin. Oczywiście można handlować nimi wymieniając co do Bitcoina, co do różnych kryptowalut, ale również w stosunku do euro, dolara, funta brytyjskiego czy polskiego złotego. Oferta tak więc bardzo szeroka, natomiast my nie przeciągamy i przechodzimy do analizy najstarszej z kryptowalut, czyli do notowań Bitcoina. Bardzo ciekawa sytuacja miała miejsce na przestrzeni ostatnich kilku dni na notowaniach Bitcoina, z tego względu, że wskutek ostatnich wzrostów cena najstarszej z walut wirtualnych pokonała lokalny poziom oporu, poziom w wysokości $11 000, co z czysto technicznego punktu widzenia mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów nawet w rejon kolejnego technicznego oporu, którym w tym konkretnym przypadku jest pułap $13 000. Mimo to wzrosty te nie dotarły jednak bezpośrednio w okolice 13 000. Zdecydowanie wcześniej pojawiła nam się bowiem reakcja podażowa i widzimy, że od kilku dni notowania Bitcoina powolutku tracą na wartości. Jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana w najbliższym czasie, to tak naprawdę cena Bitcoina mogłaby osunąć się w okolice $11 000, wskutek czego mogłoby dojść do wypełnienia zasady zmiany biegunów. Jest to zasada, która z czysto technicznego punktu wskazuje, iż każdy poziom, który w przeszłości stanowił istotny opór, po pokonaniu powinien zostać przetestowany od drugiej strony. Ma się to również w stosunku do wsparć i jak widzimy poziom $11 000 wcześniej stanowił wsparcie, po pokonaniu został przetestowany od drugiej strony jako opór, teraz został przetestowany jako opór, pokonany i tak naprawdę czekamy na jego retest od drugiej strony jako wsparcia. Biorąc zaś pod uwagę, że $11 000 to jest strefa, która poniekąd znajduje się też w okolicy mierzenia 38,2 korekty Fibonacciego z tego wcześniejszego impulsu wzrostowego, coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że w momencie, gdy notowania najstarszej z walut wirtualnych faktycznie dotrą w okolice tego wsparcia, że tam pojawi się reakcja popytowa. Gdyby tak się stało, gdyby faktycznie cena Bitcoina osunęła się w okolice $11 000 i w rejonie tego wsparcia pojawiła się większa reakcja popytowa, sygnalizująca jego potencjalne odrzucenie, moglibyśmy spodziewać się ponownych wzrostów, kolejnej fali wzrostów cen Bitcoina i tutaj jako realne zasięgi należałoby przede wszystkim wskazać okolice poziomu $13 000, bo to jest jeden z najbliżej położonych takich naprawdę istotnych poziomów oporu. Wiele będzie zależało też od tego, co wydarzy się w okolicy tego poziomu, bo tak naprawdę jego ponowne odrzucenie, widzimy, że poziom był testowany już w ostatnim czasie dwukrotnie i dwukrotnie pojawiała się tu reakcja podażowa, więc jeżeli i trzeci raz sytuacja będzie wyglądać podobnie, to znów moglibyśmy spodziewać się jakichś spadków. Natomiast jeżeli tylko notowania Bitcoina pokonałyby barierę $13 000, to tak naprawdę mogłoby nam otworzyć to automatycznie drogę do dalszych wzrostów, dla których jako realne zasięgi moglibyśmy wskazywać dwa poziomy. Pierwszym z nich jest pułap $17 200, drugi to jest poziom niespełna $20 000, czyli dotychczasowe ATH, najwyższy historyczny szczyt, który rejestrowany był na notowaniach Bitcoina w połowie grudnia 2017 roku. Natomiast to jest dość odległy scenariusz i tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że co tydzień będziemy analizowali sobie tą sytuację na notowaniach Bitcoina, to myślę, że jeszcze wielokrotnie będziemy o tym wspominać. Póki co w krótkim horyzoncie czasowym możemy zauważyć, że jeszcze $300–370 potencjalnego ruchu spadkowego notowania Bitcoina mają, przynajmniej taki jest tutaj przedział dla potencjalnych spadków i jeżeli tylko w rejonie 11 tysięcy pojawi się popyt, większa reakcja popytowa, to tak naprawdę droga do dalszych wzrostów mogłaby zostać ponownie otwarta, a całe te spadki, które obserwujemy, mogłyby okazać się finalnie tylko i wyłącznie korektą, więc jakby nie patrzeć, notowania Bitcoina wyglądają z czysto technicznego punktu widzenia dość optymistycznie, no czego nie można powiedzieć niestety o kilku innych popularnych kryptowalutach, między innymi Ethereum. Notowania Ethereum widzimy, że próbowały. 5 sierpnia rynek podjął próbę wybicia powyżej $230, czyli lokalnego poziomu oporu. Oporu, który wcześniej był testowany kilkukrotnie jako wsparcie, tu był testowany jako opór. Natomiast wybicie to było tylko chwilowe. Już kolejnego dnia pojawiła nam się większa reakcja podażowa i ostatecznie cena Ethereum wróciła poniżej $230. Od tego czasu obserwujemy spadki i mimo, że w niedzielę faktycznie cena Ethereum odbiła troszeczkę do góry, to poniedziałkowy poranek znów przynosi ze sobą przewagę podaży. Jeżeli ta tendencja spadkowa na notowaniach Ethereum nam się utrzyma, to niewykluczone, że cena tej kryptowaluty osiągnie poziom $181–182. Ja mam poziom wsparcia wyznaczony dokładnie na poziomie 181,50, natomiast musimy pamiętać o tym, że rynek kryptowalut cechuje się dość sporą dzienną zmiennością, nawet chwilową zmiennością i tutaj określanie jakiegoś poziomu co do 5 czy 10 centów raczej nie jest najlepszym pomysłem, szczególnie jeżeli mówimy o projektach wycenianych po kilkaset dolarów. Może przy tych wycenianych na poziomie $1–2 jak najbardziej tak, natomiast tutaj musimy zawsze brać pod uwagę jakiś bufor, jakąś strefę i teraz jeżeli te spadki będą kontynuowane, to oczywiście ich potencjał w dalszym ciągu jeszcze pozostaje i nie jest wcale taki mały, bo w chwili obecnej Ethereum notowane jest po nieco ponad $212, także do 180–181 jeszcze troszeczkę nam pozostaje, ale warto zwrócić uwagę, że wsparcie, o którym mówię, znajduje się też dość blisko mierzenia 61,8, czyli tak zwanej złotej proporcji mierzeń Fibonacciego z całego tego wcześniejszego ruchu wzrostowego, czyli z wzrostów trwających od pierwszej połowy grudnia ubiegłego roku aż do drugiej połowy czerwca bieżącego roku. Także może być to bardzo, bardzo istotna strefa, jeżeli tylko w jej okolicy pojawiłaby się jakaś większa reakcja popytowa, to kto wie, może notowania Ethereum również mogłyby odbić i troszeczkę na wartości zyskać. Natomiast póki co, biorąc pod uwagę, że rynek od pewnego czasu porusza nam się w trendzie horyzontalnym, bo jakby nie patrzeć, ten trwający od połowy lipca bieżącego ruch to jest klasyczna konsolidacja. Mamy spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki. A konsolidacja czysto technicznie jest niczym innym jak formą korekty. Jeżeli więc jakiś ruch jest formą korekty, to mamy automatycznie większe prawdopodobieństwo na to, że po zakończeniu tej korekty rynek będzie chciał kontynuować wcześniejszą tendencję. W tym przypadku była to tendencja iście spadkowa, naprawdę bardzo dynamiczny ruch, więc to automatycznie zwiększa nam ryzyko, że po wybiciu z tej konsolidacji faktycznie notowanie Ethereum jeszcze nam się osuną. Pozostaje tylko pytanie, dokąd te spadki mogłyby dotrzeć, czy zatrzymają się w rejonie $180–182, czy osuną się jeszcze niżej. Na ten tydzień myślę, że większych ruchów raczej nie będziemy doświadczać, natomiast to jest poziom, do którego faktycznie cena Ethereum mogłaby dotrzeć. No i sprawdźmy sobie jeszcze, jak wygląda obecna sytuacja na notowaniach Ethereum do Bitcoina bezpośrednio. No i tu widzimy, że też powodów do optymizmu zbyt wielkich nie ma. Dlaczego? Dlatego, że rynek od pierwszej połowy lipca właściwie znajduje się na dość niskich poziomach. Pokonane zostało wsparcie w wysokości 0,0245 i w dalszym ciągu ta tendencja spadkowa jest tutaj kontynuowana. Co ciekawe, warto zwrócić uwagę, że rynek utrzymuje się też poniżej linii tendencji spadkowej. I mimo tego, że od wczoraj obserwujemy wzrosty, dzisiejszy poranek również w stosunku do Bitcoina obserwowane są wzrosty, to jakby nie patrzeć, ogólne nastawienie rynku pozostaje tutaj zdecydowanie prospadkowe, a te wzrosty mogą okazać się jedynie formą korekty. Widzimy, że podobne sekwencje miały miejsce chociażby tutaj pod koniec czerwca, później mieliśmy też w drugiej połowie lipca, kilkudniowe wzrosty, natomiast po nich i tak znów pojawiła się reakcja podażowa, więc biorąc pod uwagę istnienie zasady zmiany biegunów, można dojść do wniosku, że nawet jeżeli Ethereum będzie umacniało się wobec Bitcoina, to tak naprawdę wzrosty te mogłyby dotrzeć w rejon poziomu 0,0210, czyli ostatnio pokonanego wsparcia, tutaj w tej wysokości, i do tego czasu i tak moglibyśmy uznawać je bardziej jako formę korekty, a nie próbę zmiany nastawienia rynku, więc ta presja podażowa na notowaniach Ethereum do Bitcoina w dalszym ciągu jest i jest to dość silna presja. Idźmy dalej, spójrzmy sobie na notowania Ripple. Jeżeli chodzi o notowania Ripple, to warto zwrócić uwagę, że rynek od dłuższego czasu znajduje się w okolicy niezwykle istotnego poziomu wsparcia. Jest to poziom, który jako opór był testowany już w sierpniu, w październiku, w listopadzie i grudniu 2017 roku. Później w połowie grudnia 2017 rynek wybił, mieliśmy bardzo potężny rajd wzrostowy. No i od tego czasu wraz z pojawieniem się BESY w 2018 poziom został przetestowany kilkukrotnie jako wsparcie. Pojawiły się jakieś chwilowe próby nawet wybicia poniżej, natomiast one za każdym razem kończyły się fiaskiem. Mniej więcej od połowy grudnia ubiegłego roku cena Ripple utrzymuje się powyżej tego poziomu. Mieliśmy kilka bardzo ładnych testów. Jeżeli chodzi o tą obecną sytuację, to warto zwrócić uwagę, że wskutek ostatnich spadków notowania Ripple osunęły się poniżej poziomu 0,3650 i dotarły właśnie w okolice 0,2776 mniej więcej, czyli to jest ten poziom wsparcia. Natomiast pojawiła się tutaj pierwsza reakcja popytowa tak naprawdę już w drugiej połowie lipca. W chwili obecnej też jakąś niewielką obserwujemy, natomiast jest to reakcja popytowa bardzo niewielka, bardzo słaba. Widzimy, że cena nie ma nawet siły, żeby dotrzeć w okolice ostatnio pokonanego wsparcia. Teraz jest to opór, czyli poziom 0,3650, który dodatkowo znajduje się w okolicy mierzenia 38,2 korekty Fibonacciego z tego ostatniego ruchu spadkowego. A mimo to rynek cały czas sobie powoli konsoliduje, mała, wąska konsolidacja, mały, wąski ruch horyzontalny i jak wspomniałem już przed chwileczką, jest to nic innego jak forma korekty. Tak więc im dłużej ta tendencja boczna będzie się utrzymywała, tym większe prawdopodobieństwo będziemy mieli, że po jej zakończeniu rynek jednak wybije dołem i notowania Ripple ostatecznie osuną nam się jeszcze niżej. Pozostaje tylko pytanie, dokąd te spadki mogłyby dotrzeć, bo żeby wyznaczyć jakieś istotne poziomy wsparcia, musielibyśmy cofnąć się aż do drugiej połowy 2017 roku i ewentualnie na podstawie ówczesnych dołków wyznaczać jakieś kolejne poziomy. Póki co nie będziemy tego robić, natomiast jeżeli cena Ripple faktycznie wybije poniżej, no to będziemy musieli się temu mocniej przyjrzeć i myślę, że w kolejnych tygodniach najwyżej takie poziomy sobie dodamy. Sprawdźmy jeszcze notowania Ripple w stosunku do Bitcoina i tutaj no też zauważalna jest dość znaczna presja podażowa, mimo tego, że od pewnego czasu obserwujemy sobie wzrosty. Właściwie to powiedzenie pewnego czasu też jest takie troszeczkę nadwyrost, bo mówimy tutaj o minionej sobocie. Niedzielna sesja też była delikatnie prospadkowa, no i dzisiaj właściwie rynek stoi w miejscu. Żadnej większej zmienności tutaj nie doświadczamy. Warto natomiast zwrócić uwagę, że jeżeli tylko ta tendencja, nazwijmy to wzrostowa, byłaby kontynuowana, to w dalszym ciągu mogłaby ona okazać się jedynie formą korekty i w tym konkretnym przypadku dość ładnie jesteśmy w stanie zauważyć realizację zasady zmiany biegunów. Mieliśmy poziom wysokości 3333 satoshi, który stanowił swego rodzaju wsparcie, on później po pokonaniu był przetestowany jako opór. Mamy poziom 2870 satoshi, który stanowił wsparcie w pierwszej połowie i aż z początkiem drugiej połowy lipca bieżącego roku. On został pokonany dokładnie 5 sierpnia i tak naprawdę, jeżeli te wzrosty będą kontynuowane, to dotąd notowania mogłyby dotrzeć, to by był realny zasięg i w okolicy tego oporu moglibyśmy spodziewać się pojawienia jakiejś większej reakcji podażowej, więc tak naprawdę mimo tego, że obserwujemy tu wzrosty, to one z czysto technicznego punktu widzenia bardziej przypominają formę korekty, po której znów moglibyśmy spodziewać się jednak reakcji podażowej i kolejnych spadków. Idźmy dalej, notowania Bitcoin Casha, które również nie wyglądają zbyt optymistycznie z tego względu, że cena Bitcoin Casha faktycznie zyskuje od pewnego czasu na wartości. Tutaj te wzrosty rozpoczęły się dokładnie w połowie lipca bieżącego roku, 15 lipca. Natomiast po pierwsze tendencja ta jest bardzo spokojna, o czym świadczy niewielki kąt nachylenia, niewielkie korpusy pojedynczych świec dziennych i dość znaczne knoty. Mamy też naprzemiennie świece wzrostowe i spadkowe i to wszystko sprawia takie wrażenie, jakby ten ruch był jedynie formą korekty. Wzrosty te dotarły w okolice $350, czyli najbliższego technicznego oporu, które jednocześnie jest ostatnio pokonanym wsparciem. Jest to też poziom, który znajduje się dość blisko mierzenia 38,2 korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego i tak naprawdę, biorąc pod uwagę reakcje podażowe, jakie nam się w okolicy tej strefy oporu pojawiły, coraz większe prawdopodobieństwo i wskazywać można by tutaj na to, że jeżeli tylko ten opór zostanie trwale odrzucony, no to notowania Bitcoin Casha mogłyby wrócić do spadków. No i teraz pozostaje pytanie, dokąd te ewentualne spadki mogłyby sięgnąć. W mojej ocenie, w mojej opinii, jako realny zasięg należałoby wskazać tutaj okolice $225, czyli poziomu, który był testowany już 20 listopada 2018 roku jako wsparcie, później miesiąc później 20-21 grudnia był testowany jako opór, no i gdzieś pod koniec kwietnia poziom testowany jako wsparcie, więc widzimy, że tych testów kilka było i na ten moment jest to chyba najbliżej położone istotne wsparcie, na które warto by było zwracać uwagę w przypadku notowań Bitcoin Casha. Oczywiście gdyby te spadki były zdecydowanie większe i poziom $225 zostałby finalnie pokonany, no to należałoby się przygotować nawet na możliwość spadku w rejon $73, ale na ten moment nie wybiegajmy aż tak bardzo w przyszłość, bo to by znaczyło bardzo, bardzo duże spadki, także rejon 225 wydaje się jak najbardziej realny, chyba że oczywiście zawsze warto mieć gdzieś z tyłu głowy ten scenariusz drugi, alternatywny, chyba że notowania Bitcoin Casha jednak pokonają barierę $350. Gdyby to się wydarzyło, to tak naprawdę mogłoby nam to otworzyć drogę do wzrostów nawet w rejon poprzednich szczytów, czyli tutaj okolice nawet $500 mogłyby zostać realnie przetestowane. A jak wygląda sytuacja na notowaniach Bitcoin Casha do Bitcoina bezpośrednio? No, widzimy sobotnia, niedzielna świeca jak najbardziej wzrostowe, natomiast ogólne nastawienie rynku nie jest zbytnio optymistyczne. Widzimy spadki, korekta, spadki, korekta, spadki, korekta, spadki i tak naprawdę ta tendencja spadkowa w dalszym ciągu nam się tutaj utrzymuje. Rynek tworzy taką sekwencję coraz niższych wierzchołków, coraz niższych dołków, która jednoznacznie świadczy o tym, że w chwili obecnej mamy trend spadkowy. Mimo weekendowych wzrostów, które poniekąd były spowodowane osłabieniem Bitcoina, a nie zyskami Bitcoin Casha, no to tak naprawdę nawet jeżeli te wzrosty będą kontynuowane, to jako realny zasięg można by tutaj wskazać poziom 0,0350, czyli poziom, który jest ostatnio pokonanym wsparciem. On był testowany jako wsparcie pod koniec czerwca, kiedy ustanowione zostały lokalne dołki. Później po pokonaniu mieliśmy jego retest, do którego doszło pod koniec lipca bieżącego roku i tak naprawdę nawet jeżeli te wzrosty będą kontynuowane, no to to jest taki realny poziom, do którego one mogłyby dotrzeć, ale to w dalszym ciągu będzie coś na wzór korekty. Natomiast jeżeli pojawi nam się tutaj większa reakcja podażowa i notowania Bitcoin Casha zaczną jeszcze silniej tracić w stosunku do Bitcoina, to należałoby się przygotować nawet na możliwość przetestowania poziomu 0,0240, czyli tak naprawdę najniższego poziomu chyba w historii notowań tej pary kryptowalutowej. Idźmy dalej. Notowania Litecoina, które również nie wyglądają zbyt optymistycznie z racji tego, że mamy tu klasyczną konsolidację. Litecoin poruszał się dość ładnie od listopada, właściwie od połowy grudnia ubiegłego roku. Mieliśmy tendencję wzrostową, która mieściła się w takim parabolicznym kanale wzrostowym. Z tego kanału rynek wybił z początkiem, w pierwszej połowie lipca bieżącego roku, wybił jednak dołem i wskutek tych wzrostów doszło też jednocześnie do pokonania dość istotnej strefy wsparcia. Strefy pomiędzy $105 a $110. To był poziom, który był testowany już z początkiem grudnia 2017 roku, później był testowany też w lutym, w kwietniu, w maju 2018. Teraz ostatecznie rynek wrócił poniżej tej strefy i widzimy, że jest ona górnym ograniczeniem obecnej konsolidacji. mamy taki ruch boczny. Dodatkowo strefa, o której przed chwileczką wspomniałem, znajduje się dość blisko mierzenia 38,2% korekty Fibonacciego z wcześniejszego ruchu spadkowego, co tylko determinuje nam pojawienie się tam reakcji podażowej i faktycznie za każdym razem, gdy tylko rynek dociera, reakcja podażowa. Drugi test, reakcja podażowa. I w związku z tym od pewnego czasu obserwujemy jednak spadki. Biorąc pod uwagę, że obecna konsolidacja jest formą korekty po wcześniejszym ruchu spadkowym, jednak coraz bardziej prawdopodobne wydaje się tutaj możliwe wybicie dołem z tego trendu, z tej tendencji i kontynuacja spadków, dla których no jako realny zasięg w pierwszej kolejności należałoby tutaj wskazać okolice poziomu $66–68, taka $2 strefa. Widzimy, że jest to poziom, który testowany był jako opór już tak naprawdę w połowie października 2017 roku, później też w listopadzie 2017, we wrześniu 2018, dwukrotnie aż, no i jako wsparcie był testowany pod koniec kwietnia bieżącego roku, więc tych testów kilka było, zarówno z dołu, jak i z góry i tak naprawdę jeżeli tendencja spadkowa na notowaniach Litecoina będzie kontynuowana, no to by były poziomy realne do przetestowania na tym rynku. A jak się ma sytuacja na notowaniach Litecoina do Bitcoina? No tu możemy powiedzieć, że ogólnie presja podażowa jest zauważalna, natomiast sama sytuacja techniczna wygląda dość interesująco. Dlaczego? Dlatego, że wskutek ostatnich spadków notowania pokonały poziom 0,0082 i osunęły się aż w okolicy poziomu 0,070, czyli tak naprawdę najniższego poziomu od... No tutaj strefa była testowana po raz ostatni w połowie grudnia ubiegłego roku. Widzimy, że tym razem znów pojawiła nam się tutaj reakcja popytowa, natomiast wzrosty zatrzymały się już w okolicy ostatnio pokonanego wsparcia, czyli najbliższego możliwego technicznego poziomu oporu i dopóki ta strefa nie zostanie trwale pokonana, dopóki rynek nie wybije powyżej 0,0082 Bitcoina, to tak naprawdę cały ten ruch wzrostowy weekendowy moglibyśmy traktować jako swego rodzaju korektę. Mamy impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, kolejny ruch korekcyjny. Dopóki notowania nie wybiją powyżej, cała ta tendencja mogłaby być potraktowana jako korekta, po której znów pojawi się kolejny impuls spadkowy i znów notowania Litecoina wobec Bitcoina zaczną tracić na wartości. Jeszcze dwa projekty, jakie mamy na dzisiaj przygotowane, dwa dość ciekawie wyglądające, przynajmniej pod względem technicznym. Pierwszy to jest Neo, którego cena od pewnego czasu oscyluje w okolicy linii tendencji wzrostowej. Jest to linia, która zapoczątkowana została tak naprawdę w połowie grudnia ubiegłego roku. W międzyczasie była kilkukrotnie testowana i za każdym razem pojawiała się tutaj jakaś reakcja popytowa. Raz była to większa reakcja, raz troszeczkę mniejsza. W drugiej połowie lipca reakcja popytowa doprowadziła do 4-dniowych wzrostów, natomiast teraz widzimy, że już ta reakcja popytowa jest coraz mniejsza. Gdybyśmy sobie wyznaczyli jeszcze taki lokalny poziom właściwie w wysokości $11.15 mniej więcej, to zauważymy, że rynek właściwie odbił się od linii tendencji wzrostowej, dotarł w okolice tego lokalnego oporu, nazwijmy to, i dzisiaj o poranku już pojawiła się reakcja podażowa. Pozostaje tylko pytanie, czy stworzy nam się tutaj swego rodzaju trójkąt. Ja może wyznaczę ten poziom, żeby on był lepiej widoczny. Mniej więcej to jest ten poziom. Tu stanowił wsparcie, pokonany, mamy retest i tak naprawdę mogłoby tutaj dojść w najbliższym czasie do utworzenia się formacji trójkąta prostokątnego, którego górne ograniczenie stanowić będzie obecnie testowany opór, dolne ograniczenie stanowić będzie linia tendencji wzrostowej i tak naprawdę trwałe wybicie z tej formacji, z tego trójkąta mogłoby nam określić przyszły kierunek ruchu na notowaniach Neo. I wybicie górą oczywiście mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów, czy to w rejon 12,30, czy kolejny opór mamy 13,50, czy nawet $15. To są trzy poziomy, na które warto by było zwracać uwagę. Natomiast jeżeli wybijemy poniżej $10, to tak naprawdę notowania Neo mogłyby nam się osunąć nawet w okolice 8,30 bądź jeszcze niżej. Więc jeżeli chodzi o ten najbliższy czas, ja myślę, że warto taki trójkąt sobie tu wyznaczyć i obserwować, w którą stronę rynek z tego trójkąta wybije, dlatego że na przestrzeni najbliższych dni możliwe, że ta tendencja boczna będzie kontynuowana, czyli rynek będzie rósł, spadał i dopiero w momencie wybicia określi się, w którym kierunku konkretnie będziemy podążać. I notowania Dasha na sam koniec. Jeżeli chodzi o notowania Dasha, to również znajdujemy się w okolicy technicznego wsparcia. W tym przypadku jest to poziom okrągły, poziom $100. I warto zwrócić uwagę, że pomimo wczorajszej reakcji popytowej, jednak pod koniec tej niedzielnej sesji pojawiła się reakcja podażowa i ostatecznie dzień zakończyliśmy z dość sporym ogólnym knotem. Poniedziałkowy poranek również przynosi ze sobą spadki i tak naprawdę widać, że mimo iż notowania Dasha oscylują w okolicy, jakby nie patrzeć, dość istotnego wsparcia, no to jednak jest to poziom, który może zostać pokonany, a jeżeli tak się stanie, to ostatecznie spadki mogłyby sięgnąć nawet poziomu $57, bo póki co żadnych większych reakcji popytowych tutaj nie dostrzegamy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Oczywiście zachęcam do oglądania nas codziennie. Kolejny odcinek Kryptokresek za tydzień, w poniedziałek, dokładnie o tej samej porze. Do usłyszenia.